Dzisiaj jesteśmy na jedynym w swoim rodzaju zakończeniu trzecioklasistów, a teraz przemawia samorząd uczniowski. Chyba się coś zmieniło, w takim razie nie jestem na bieżąco. Jesteśmy na zakończeniu roku szkolnego dla trzecioklasistów, już za niecałe 10 dni matura i tak naprawdę wszystko to, co dowiedzieliśmy się przez ostatnie 3 lata, zostanie przełożone na papier albo ustnie wypowiedziane komisji. Więc jesteśmy dzisiaj na zakończeniu roku szkolnego dla klasy trzeciej. Pięknie przygotowana uroczystość. Nasi maturzyści są przepiękni i wielkie sukcesy, jakie odnieśli w tym roku. To wielkie gratulacje dla nich. Dużo będę gadał. Teraz zapraszamy. Bardzo nam się podoba uroczystość. Z przykrością żegnamy Igora oczywiście. No jaką przykrością, mówiła pani ostatnio, że inaczej to wygląda. Będziemy go tak angażować, miło, tak? Z jego własnej agencji do prowadzenia imprez szkolnych, tak. Jeśli takową założę. Odbieramy. Dziękuję. Taki kolaż zdjęć, który miałem, około 1500 zdjęć tutaj jest. Szkolnych, naszych. Tak, których zrobiliśmy przez 3 lata. To jest po mnie, chciałbym zostawić coś po sobie, więc zostawiłem trochę zdjęć po sobie, bo chociaż tyle trochę tego robiłem, więc... Igor, to zrobiłeś w tej szkole bardzo dużo. Dziękuję. Dla tolerancji, dla demokracji, chyba wszystko. Godzinę i 15 minut miało trwać zakończenie roku szkolnego, pożegnanie klas trzecich. I trwało godzinę i 15 minut. I to było jedno z piękniejszych godzin i 15 minut w tej szkole. Bardzo dziękuję. Tym, którzy odchodzą, życzę powodzenia na maturze. Mocno trzymam kciuki. A teraz dostaniemy listy, które pisaliśmy w pierwszej klasie. Tam zapisaliśmy nasze marzenia, nasze cele, wszystko to, co było w pierwszej klasie. Właśnie pani Jędraszka nam rozdaje te oto listy. Zobaczymy, co pisałem w tym liście 3 lata temu. Ja jej napisałem. Proszę. Że ją bardzo kocham, ale ja tego całkowicie nie pamiętam. Teraz moja kolej. Nie pamiętam naprawdę, co tam pisałem 3 lata temu. Ja sobie napisałam. Dziś jest 13 września 2010 roku. Jestem na integracji, zajęcia na poziomie. Rozkminę strzelaliśmy na 100%. Cieszę się, że klasa jest super, a to dopiero dwa tygodnie wakacji? Drugi tydzień wakacji chyba. Trochę żałuję, że nie znam wszystkich imion, ale nos pani Ewy najładniejszy. Nie wiem, o co chodziło, ale spoko. Z tego miejsca chciałbym pozdrowić moją mamę i tatę i całą klasę pierwszą C. PS. Nie wiedziałem, że MatGeo to największe kujony szkoły. A i matma zdana na 100%. Nie do podrobienia i gornicia. To jest mój list. A i na górze też mam, kocham Ole Hawrot. No. Co z tym jest? O co tu chodzi? No bo ty mi to napisałeś. 13 września 2010 roku. I stara tradycja. Bardzo miłe. Dzięki.